Reflektory rozświetlą stadion Stomilu. Umowę o budowie instalacji oświetleniowej podpisał 19 lutego prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz z prezesem firmy Budoprzem Mirosławem Pużyckim. Klub, który gra w pierwszej lidze, musi od tego roku mieć sztuczne oświetlenie. W związku z tym taki projekt przygotowaliśmy w ubiegłym roku. Rozstrzygnęliśmy przetarg. Pieniądze w budżecie zostały zapisane na rok 2015 i dzisiaj została podpisana umowa z firmą olsztyńską, z czego bardzo się cieszymy. Prace nad oświetleniem firma Budoprzem ma rozpocząć równo za tydzień. Na ich wykonanie zleceniobiorca ma 100 dni. Oświetlenie, jak wiemy, jest potrzebne, żeby nasz zespół, który jest w pierwszej lidze, miał możliwość grania meczy. No i to oświetlenie musi spełniać, tak jak prezydent dzisiaj wspomniał, warunki UEFA. Także uważam, że ta inwestycja zostanie zrealizowana, tak jak zostało to podpisane w umowie. Cztery maszty oświetleniowe, warte łącznie ponad 3 miliony złotych, nie oświetlał jedynie boiska piłkarskiego. Będzie to oświetlenie zarówno płyty stadionowej, jak i obszarów, które są poza stadionem. Oświetlenie awaryjne, oświetlenie, wymiana lamp istniejących. Trzy 47-metrowe słupy oświetleniowe będą wpisane w istniejące trybuny. Nie mają one jednak przeszkadzać w planowanej modernizacji całego stadionu. Konkurs na projekt przebudowy obiektu ma wystartować w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Praktycznie w miesiącach letnich będziemy rozstrzygać ten konkurs i wybierać projektanta, który myślę około roku będzie potrzebował na to, ażeby ten obiekt profesjonalnie dobrze przygotować do realizacji. W ciągu najbliższych tygodni będą rozstrzygały się losy klubu Stomil Olsztyn. Chociaż jego obecna sytuacja do najciekawszych nie należy, to rysująca się na horyzoncie nowa infrastruktura sportowa Stomilu może zapowiadać nowe perspektywy dla olsztyńskiej piłki nożnej.